Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 2.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy, plany, omawiam swoje partie na żywo, grając. Celem jest dojście do 2400. Zaczynałem z rankingu 400. No i jedziemy z tematem. Przypominam o szachowo.pl. Zapraszam do sklepu. Z 10% zniżki z kodem Pan Szachus. Jest to też dla mnie wsparcie. Od razu dziękuję za wszystkie lajki oraz komentarze. No i jedziemy. Dzisiaj bez kamerki, gdyż jestem na zawodach. Czasami jest bez kamerki. Oczywiście mam nadzieję, że to nie przeszkadza za wiele. Mamy gambit hetmański. No dobra. Mamy zawodnika 286. Gramy skoczek C3. No i skoczek na F3. Prowadzimy sobie spokojnie skoczki, jest goniec na E7, ja tutaj wyprowadzam gońca na F4 z planem E3. O, posunięcie C6, ciekawy ruch, dlatego że jak zagram tutaj, to przeciwnik prawdopodobnie mi zagra hetmanem. No dobra, idziemy na to, za dużego wyboru nie ma. O, a jednak roszada, więc nie do końca tak jak myślałem, ale zagram sobie hetmanem na C2, spowolnię troszeczkę rozwój mojego gońca, dlatego że jak przeciwnik mi teraz zbije tutaj na C4, to od razu z tempem będę miał wybicie. Skoczek na D7, ciekawe posunięcie. Teraz jest pytanie takie, czy zagrać H3, żeby po skoczku na H5 schować tego gońca, bo też korci mnie zagranie wieżą na D1, to jest też ciekawy ruch. Ale wydaje mi się, że zagram H3. Trochę tak, może nie miękko, ale ja chcę z tego gońca schować. O, widzę, że przeciwnik gra w wieża E8. Jakoś tak niezbyt mrawo, niezbyt dynamicznie. No dobrze. Po tym ruchu teraz mam wielką ochotę na wieża D1. Dlatego, że po wybiciu czasami dojściem do pionków do C5, E5, ta wieża fajnie tutaj patrzy też na hetmana. Skoczek F8. Tak sądziłem, że z tej strony będzie przeciwnik próbował mnie atakować. Znaczy atakować, przestawiać tutaj. No dobra, myślę, że pora na wyjście gońcem, dlatego że chcę już zrobić roszadę. Teraz skoczek zagra na pewno tutaj i będę musiał schować gońca. Gram gońcem na H2, po takim zagraniu chyba zagram tutaj, tak się zastanawiam. Tak, to będzie dobry układ. To będzie dobry układ. W ogóle ten układ białymi wydaje mi się, że jest bardzo przyjemny. Przeciwnik gra bardzo, bardzo szybko. Na szczęście dla nas nie tak super dokładnie, aczkolwiek to wszystko wygląda teoretycznie zdrowo, ale mi się pozycja bardzo podoba. Moim teraz planem jest po prostu zrobienie roszady i wstawieniem na przykład drugiej wieży na E1, może zagranie E4. To też wchodzi w rachubę, więc to są ruchy względnie proste do wykonania, co na pewno świadczy o tym, że przeciwnik teraz się zamyślił. No właśnie, och, te speedruny, te partie, słuchajcie, coraz większe emocje, gdyż ten poziom robi się coraz wyższy, więc tutaj będzie dużo decydowało. Zobaczcie, przeciwnik się teraz zamyślił. No i zbił na C4, tutaj nie mam za dużego wyboru, trzeba wybić i jest B5. Ok, pytanie teraz, czy nie mogę zagrać tu, znaczy na D3, czy ewentualnie na E2, co będzie lepsze? Tu już działają pewnego rodzaju niuanse. Ja myślę, że goniec C2 będzie ok, dlatego że goniec czasami może spoglądać na skoczkę, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że gram E4 i C5 nie będzie mi tego, czasami na C4 pionek pójdzie, nie będzie mi atakował. Dobra, teraz trzeba jakoś zagrać chyba dynamicznie. Może tu pionkiem, może tutaj, może w ogóle zagrać A4, żeby go tutaj nieco... Nie, zagram sobie posunięcie, zaraz, A3, on odejdzie hetmanem. Więc trzeba spróbować zagrać chyba dynamiczniej. Zagrajmy sobie E4, zbudujmy centrum. On nie może jeszcze C5 ani E5. E5 tym bardziej nie może, bo tutaj dobrze jest bronione. On pewnie zagra hetmanem na B6. Dokładnie, ja zagram tak, on tu i ja tu i będę trzymał tutaj to pole. O, podoba mi się. Zamykam niby gońca z jednej strony, ale z drugiej strony zauważcie, że ten skoczek czasami też ma fajne podparcie potem od gońca H2. Tu jeden ze skoczków może oczywiście wejść na pole F4, no pogodzę się z tym faktem, zagram po prostu wtedy wieżą i oddam gońca za skoczka, ale głównym moim celem było tutaj, żeby trzymać punkt C5. Teraz nawet mogę spróbować zagrać po prostu wieżą na C1, też jeszcze wzmocnić, żeby nie było takiego ruchu. Dokładnie, tak też się dzieje. Tutaj przeciwnik może zagrać, więc trzeba zagrać szybko, chociaż jeszcze zastanawiam się, czy tutaj skoczek nie wchodzi. No dobra, trzeba zareagować. Aha, mogłem od razu chyba tutaj wrzucić skoczka.
I tak, i nie. Ale chyba tak, chyba skoczkiem na C5 było troszeczkę lepsze, bo po ewentualnym wybiciu ta wieża wchodziła. Ale przeciwnik gra wieża D8, miękko, miękko. Tutaj chyba A3 będzie ok. Zagrajmy posunięcie A3, ograniczamy figury przeciwnika, żeby nie wszedł tutaj skoczek. No i tutaj skoczkiem na jego miejscu bym zagrał. Ale po tym ruchu po prostu zagram sobie wieżą na D1. Ewentualnie zastanowię się, czy nie wybić tego, mimo wszystko nie wybić tego gońcem, ale chyba wybiję gońcem, bo jednak pionki na czarnych polach. Dobra, on tutaj jakieś rzeczy będzie kombinował. Wieża na D1. Zdrowo trzeba wprowadzić kolejną wieżę do gry, żeby wzmocnić D4. Teraz już skoczek F4 tak mocno nie działa, bo mam goniec F1 i fajnie się chowam. Dobrze, przeciwnik gra B4. Jasna sprawa, on chce tutaj zagram tu, on tak tutaj. Dobra, idziemy na to. Idziemy na to. Jak się uda, to w ogóle chyba B3 wrzucę. Ja próbuję tutaj przyjąć taką technikę, jakby to powiedzieć, próbuję przeciwnika troszeczkę zmiażdżyć pozycyjnie. O, w ten sposób to bym ujął. No właśnie, to jest teraz pytanie za 100 punktów. Czy wybić, czy nie wybić? Może tu jednak, ale wtedy goniec zagra tak. Wybić chyba. Wydaje mi się, że trzeba to wybić. Ten goniec jednak na H2 tutaj jednego skoczka zbije. Zagram tak. Tutaj będę chciał go poczęstować tym ruchem. Jeszcze w zanadrzu cały czas mam to posunięcie. Dobra, goniec A6. To było wszystko do przewidzenia oczywiście. Muszę zagrać chyba... Tak, jak on mi zbije gońca, zbijam królem, on nie weźmie pionka, bo idę królem na G2, skoczek nie ucieknie. Mam nadzieję, że na tą pułapkę się tutaj... Aha, poczekajcie, jest szach. Ale dobrze, jak jest szach, to hetman się zasłoni. I będę grał dobrą końcówkę, bo tutaj pionek C6 jest słabym pionkiem. Słuchajcie, ten układ według mnie jest bardzo dobry białym. I tak to teraz oceniam na szybko. Wydaje mi się, że jest dobrze. Poza tym skoczek jest atakowany, on musi uciekać stąd im prędzej. Czym prędzej znaczy się, bo będzie problem. I tak się zastanawiam teraz, czy po skoczek D5 zagrać B3. Wprawdzie puszczam pole C3, no taka strategia trochę działa, ale skoczek C4 tutaj tego broni. A B3 będzie takim dobrym blokerem tego pionka. Chociaż przeciwnik może tu zagrać. Słuchajcie, trzeba szybko podjąć decyzję. Gram B3. Gram B3 i hetmana na C4 chcę ustawić. Muszę tylko pilnować tego pola. No tak może nieco ryzykuję, z drugiej strony ciężko powiedzieć, czy to jest ryzyko. Może z jednej strony, ale moim planem teraz będzie zagranie hetmanem i tutaj wstawienie wież na linię C, zejście królem oczywiście, bo trzeba będzie to pewnie zrobić, chyba że będzie wymiana hetmanów, to król pójdzie bardziej do środka. No dobrze. Wygląda to ciekawie, twarda walka jest. Oczywiście czarne też nie mają jakiejś tragedii według mnie, jakbym tego nie nazwał, dlatego że skoczek D5 jest silną figurą. Może te B3 było jednak za szybkie, może trzeba było hetmanem zagrać, ale B3 mi się bardzo nie podobało. Z drugiej jednak strony wieża D3 działało. No tak, według mnie chyba teraz B3 nie jest najlepsze. Znaczy tak teraz sobie kalkuluję, że chyba nie był to najlepszy wybór. No nie, najlepszy wybór chyba to nie był, ale jeszcze przeciwnik nie może mnie za bardzo tutaj ukarać za to, mam nadzieję. Gram hetmanem, centralizuję tutaj hetmana na C4. Posunięcie H6 to taki lufcik oczywiście. Ja tam nie miałem na celu, żeby go atakować. Tutaj mogę też zagrać H4, podeprzeć sobie troszeczkę pionka, tu przytrzymać przy okazji. Aczkolwiek jak goniec zagra, to go walnę i wchodzę tu. Ale z drugiej strony ten skoczek D5 cały czas jest silną figurą. Zobaczcie, że ja mam troszeczkę więcej przestrzeni i staram się tutaj teraz grać dosyć szybko, żeby nie tracić czasu. Pozycja jest twarda, mocna, że tak powiem, i sztuką jest teraz wyczekanie przeciwnika i staranie się robić minimalnej przewagi. Ale ten ruch był ciekawy. F5 to jest ciekawe posunięcie. Tutaj prawdopodobnie muszę zbić w przelocie. Tak, zbijamy w przelocie. Oczywiście, że zbijamy. Pionek wybił, proszę bardzo. No to teraz sobie zagramy
A może od razu zagrać tutaj na słabego pionka? To mi się podoba również. Gramy wieża E1, to mi się bardzo podoba. Wieża E1, może król niepotrzebnie jeszcze na G2. Nie ma takiej chyba potrzeby, ale teraz na tego pionka będziemy się nastawiać. No i tutaj król się odkrył według mnie. Zagrał bardzo ryzykownie czarny. Za chwilę gram tu i mam bardzo proste plany. A po wybiciu wybijam tutaj. Hetman wchodzi. Dobra, zagram sobie bezpiecznie teraz. Najpierw królem na G2. A nie, to nie był dobry ruch. Nie. Zaraz, chwila. Bo ja już widzę kolejną opcję czarnymi, bo jak wieża tutaj, to skoczek może wejść tu. Ale przecież król może sobie zejść też na H2 w razie czego. No dobrze. Wszystko działa. Staram się ustawiać wieżę na wolnej linii. Tu jest izolowany pionek, ale cały czas go przytrzymuję. Za chwilę taki ruch wykonam i będę chciał przeciwnika tutaj ukarać. Ten hetman będzie mógł sobie fajnie zagrać. Ale grając tutaj też puszczam pole. Tylko, że to już nic chyba czarnym tak naprawdę nie da. No właśnie, tutaj muszę zejść królem na H2 szybciutko, bo taki ruch groził, więc trzeba na to bardzo uważać. Chociaż z drugiej strony ten szach chyba nie był jakiś groźny, można było tutaj chyba zagrać, bo jakby dał szacha, bym odszedł królem i skoczek musiałby z tempem uciekać, więc no ale już poszło. To są takie impulsy, że tak powiem, żeby szybko to zagrać. Tu ciekawy jestem, czy przeciwnik jakiegoś ataku nie będzie chciał skonstruować. Trzeba też na to zwracać uwagę. No właśnie, ale na razie się to trzyma. Gramy skoczkiem. Tutaj pionek po prostu broni. Gramy skoczkiem od razu, żeby atakować punkt E6 i robi się chyba niebezpiecznie czarnymi. Mam nadzieję zresztą, że robi się niebezpiecznie. No jest troszeczkę gry, oczywiście, jest trochę gry. Łatwo nie ma. Dobra, poszło bicie tutaj pionkiem koniecznie, żeby hetman miał też furtkę. Teraz do aktywnej gry. Może hetman E4 z takim prostym planem bicia, tutaj wzięciem pionka. Wygląda to ok. Oczywiście skoczek teraz nie może zagrać, bo na E6 wisi. Wygląda to dobrze, słuchajcie, wygląda to dobrze. Przeciwnik ma 2,5 minuty. No, przepraszam, 3 minuty około. Gram szybciutko tutaj z prostym planem bicia i zagraniem tutaj i wzięciem po prostu pionka. Chcę po prostu dobrać się do króla. Może też z jednej strony zagrać za chwilę tutaj wieżą, tylko że muszę uważać na widły, więc no tak, trzeba to po prostu uważać, trzeba na to zwracać uwagę. F5 poszło, przecież tutaj jest strzał teraz. To przeciwnik co, nie zauważył, czy ja czegoś nie dostrzegłem? Biorę kolejne pionki. No, poddał, właśnie. Poddał, słuchajcie. No tak, poddał, partia jest przegrana. Po prostu podstawił. Dobra, to jest nasze zwycięstwo. Lecimy dalej. 263, szukamy przeciwnika. Mamy 244 przeciwnika. No dobra, jedziemy sobie posunięcie E4. Zobaczymy, jaki tutaj plan wybierze nasz przeciwnik. Czekamy cierpliwie, aż wykona pierwsze posunięcie. Jest posunięcie E5. Może zagrajmy gambit centralny. Troszeczkę postaram się zamieszać, ale nick przeciwnik ma. Ciekawy. Nie jestem w stanie nawet tego przeczytać, więc nie będę podejmował próby. Ok, jest bicie. Zagramy sobie C3, żeby spróbować tutaj przeciwnika gambitowo potraktować. Mam nadzieję, że to się nie obróci przeciwko mnie. Widzimy, że też jedna partia tutaj trwała z jakieś 13 minut. O, jakie ciekawe podejście. Posunięcie D5. No naprawdę, teraz jestem, że tak powiem, zaskoczony, bo nie wiem, co grać w tej sytuacji, ale wydaje mi się, że po prostu zbiję. Jeżeli zbiję hetman, to zagram skoczkiem i będę chciał tutaj dalej wyprowadzać figury. Czy to jest dobre? Nie wiem. Poza tym, po tym ruchu też mogę wybić pionka i grać figurowo, ale zagram skoczkiem najpierw. Goniec może wyjść, oczywiście. Więc tutaj jakiś chyba ruch widzę, jest niebezpieczny. No to wtedy gońcem zbijamy. Tutaj wtedy biję pionkiem. Dobra. Poszło w ten sposób. Tutaj chyba trzeba. Ha, on się fajnie rozdmucha, ale chyba muszę wybić. Wybiję, tu da szacha, tutaj. Zagra tu. No dobra, to chyba trzeba bić. Nie ma wyboru. Nie są to moje pozycje. Ładnie wybrnął z debiutu, ale to też tak kontratakiem takim fajnym poleciał. Jest goniec G4, goniec E2 koniecznie trzeba zagrać. I teraz jak on zrobi długą roszadę, to zagramy skoczkiem. Jak nas poczęstuje tu, to zrobimy krótką. Jeżeli on wybije, to. O właśnie, on już tutaj nas atakuje, więc skoczek wchodzi.
I teraz w ogóle on nie może wybić tu, bo bijemy tu. Jeżeli hetman zbija, to bije na c6 i zdobywam hetmana. To jest pułapka stara jak świat, więc na pewno tak nie będzie. O, tutaj figurowo po prostu będzie grał. Ale jak on zbije skoczka i tutaj sobie... Słuchajcie, on wpadł w tą pułapkę? Czy on to widzi? Źle zrobił według mnie. Nawet jeżeli on teraz da szacha, to ja idę gońcem i stoję chyba lepiej. Niepotrzebnie zbił za szybko tutaj na f3. A ciekawie, to trzeba przyznać. Ciekawie pograł. Poczekajcie, teraz niech ja się zastanowię, czy ja nie mogę go jakoś poczęstować tutaj. Szacha w sumie mogę dać, ale nie za bardzo też chcę. Może po prostu tak zagrać. Jak on zbije, to bije. Jak on bije, to tu. On mi zbije tu. Dam jednego szacha. Chodzi o to, że chcę się tutaj rozegrać. Chcę oddać jakiś materiał, żeby się rozegrać figurowo. Hetman c4, bardzo sprytny ruch. Muszę pomyśleć, jak to pograć. Dobra, ryzykujemy. Idziemy w ten sposób i oddajemy tutaj skoczka. On wtedy będzie miał... znaczy, my będziemy mieli parę gońców na parę skoczków. Ciekawy jestem, czy tutaj będę miał jakieś ciekawe możliwości. Na pewno roszadę będę musiał jakoś tutaj wykonać. Dobra, zbijam. Jeżeli on nie zbije pionka, to dobra nasza, bo po prostu tego pionka obronię. Grając na przykład w ten sposób, hetmanem, jak on zbija, czyli będzie pionkożercą, my zasuniemy się gońcem, on teraz jeszcze raz tutaj, zrobię sobie teraz roszadę i chyba będzie dobrze. No dobra, oddam dwa pionki. I zobaczymy, jak to się ułoży. Hetman zbije na d4, zrobię roszadę, bo będę groził wtedy wieża e1. Dobra, szybka roszada. Chodzi o to, że nawet jak on... A, on ma taki ruch. Dobra, tego nie zauważyłem. I będę musiał wymienić hetmany, niestety. No tak, długa roszada załatwia sprawę. Dobra, no to on mnie ma, znaczy ma mnie, że tak powiem. O, nie zrobił tego, słuchajcie. Czy ja teraz mogę zbić tu? Bardzo trudno mi oddać te parę gońców. Bardzo trudno. Ale chyba to zrobię. Wiecie dlaczego? Zrobię to, dlatego że jak on zbije skoczkiem, to ja dam mu szacha. Albo tutaj nawet dam mu szacha. I będę chciał go zwyczajnie męczyć. Znaczy nie pozwolić przeciwnikowi zrobić roszady. No właśnie, tak też nastąpiło i tutaj bodajże taki ruch, on będzie mógł zagrać tak, muszę pomyśleć, chyba tutaj on zrobi roszadę, no właśnie. Otóż to, zdąży zrobić po prostu roszadę. No dobra, gramy wieża E1, nie ma chyba wyjścia za dużego. On może zrobić się teraz roszadę, walniemy tam. On zbije nam tu do końca, weźmiemy pionka. No, powiem szczerze, jak uzyskam tutaj remis w tej sytuacji, to będzie dobry wynik. Dokładnie, zagrał tak jak mówiłem, tylko że ja nie muszę przecież... Nie muszę przecież tutaj zbijać na D2. Jeżeli on tu, to ja mam hetman G4 i wprowadzam sobie wieżę. Aj, widzę, drogi przeciwniku, że mogę cię tutaj oszukać jednak. Chociaż on takie ruchy też może zagrać, ale coś mu tam pozbijam, słaby król będzie. Dobra, będzie bardzo ciekawie. Mamy szacha. Trzeba też uważać na to, żeby on mata mi tutaj nie wlepił. Tak, trzeba na to zdecydowanie uważać. Ja jeszcze widzę taką ciekawą kontynuację. Jeżeli król pójdzie tutaj i dam szacha, on pójdzie tu, ja zbiję, on zagra tak, to ja biję, król bije i daję mu za chwilę tutaj mata. Ale zasłonił się, to jest chyba lepsze zagranie. Teraz myślę o tym, czy... O czym ja myślę? To jest pytanie za 100 punktów. Można zbić i spróbować zbić tu. Zawsze to jakiś pionek, te są słabe. Teraz jak to rozegrać? Spokojnie, jest 7 minut, jest dużo czasu przecież. Szukam mata, ale czy ja tego mata znajdę? Wydaje mi się, że ja muszę po prostu tutaj zbić. Jak zbiję tu, to on włączy wieżę do gry. Zbijamy na D7, żeby troszeczkę bezpieczniej sobie tutaj zagrać i chyba wezmę po prostu pionka. Wezmę na G7 pionka, dokładnie tak zrobimy.
On musi odbić hetmanem, biorę pionkę, on zagra tak. Dobra, tutaj on ma szczerbate pionki, to jest bardzo ważne. On zagra tak, będzie chciał mi dać mata, więc wtedy ulokuję, zrobię sobie po prostu lufcik. Pytanie, czy H3, czy od razu H4, żeby pionek był jeszcze wyżej i skosić tego i tam maszerować. Ale chyba H3 na spokojnie trzeba zagrać. Zobaczcie, on może tak zagrać. No właśnie, brakuje tutaj lufcika. Zagrajmy sobie H3 na spokojnie. Oczywiście on może F5, wtedy hetmanem jakoś spróbuje uciec, na przykład zagrać tak i wprowadzić swoją wieżę do gry. Mam pionka mniej, ale bardziej chyba wolałbym to mimo wszystko grać białymi, gram białymi, ale chodzi o to, że przeciwnik ma chyba gorszego króla, słabszego. A i wymiana, a to nieunikniona sprawa była. A nie, mogłem wieżą zagrać, to wymiany by nie było. A, no to mnie przeciwnik nieco tutaj pooszukiwał. A nie, chwila. Tak mogę zagrać jeszcze, ale to nic nie da. To nic nie da, chociaż on wprowadzi sobie wieżę. No dobra, wymienić muszę, mamy wieżówkę. Nic na to tutaj niestety nie poradzę. Mamy wieżówkę. Oj, wieżówki są bardzo trudne. Powiem szczerze, no gram tak, po prostu z tempem chcę pionka zaatakować. I teraz co zrobić? Chyba muszę wykorzystać przewagę pionków na skrzydle królewskim i maszerować G i królem podchodzić. Ale on też będzie robił swoje. To nie jest tak, że to będzie takie proste. Wieża D2, jakaś aktywność może się złapać. To zawsze to mogę obronić, grając tak. Chyba chwila, jak tu teraz to rozgrywać, żeby być lepszym troszkę? Ciężka sprawa. Lecimy G4, żeby iść królem po prostu. Chyba nie mam wyjścia, trzeba spróbować być dynamicznym, ale on ma chyba prostą grę. On ma prostą grę, słuchajcie. To są trudne rzeczy. 20. Dobra, tutaj, no sprytnie, tutaj on się zajmuje moimi pionkami. Podejdę. No dobra, zbijam. Zbijam. Teraz już się po prostu rozszczepiam. Jeżeli on zajmie się tym pionkiem, no to ja po prostu mam ten chwilę czasu, żeby podejść królem. To jest ten mały plus. Ja na jego miejscu bym grał tak. Według mnie H5 z jego strony było złe. Dobra, idziemy sobie królem jak najwyżej. Jak najwyżej królem. Koniecznie. Tutaj tempa są ważne i jak najszybciej królem. Podchodzę tutaj i tego pionka dopychać. Jakiś szach to tutaj, F6 może nastąpić, tak. No, walka jest. No te, widzicie, dwa pionki. No, ciężkie te końcówki są. Dobra, lecimy królem. On chyba musi tak w ogóle zagrać. I będę po prostu szedł pionkiem. Dlaczego mam nie iść pionkiem? Trzeba tym pionem zasuwać jak najszybciej się tylko da. Dokładnie. I H4. Jak najszybciej. Tutaj po szachu mam ruch F4, więc król jest bezpieczny. A mam bardzo prosty plan. Jak pionek już będzie tutaj na szóstej linii, to będzie bardzo blisko pola przemiany. Będzie można już wtedy czarować. A król musi tracić tempo. Znaczy nie tempo. Idzie tędy. Dobrze. No dobra, idę H5. Się nawet nie zastanawiam. Trzeba grać bardzo, bardzo szybko. On musi tutaj zagrać, żeby doprowadzić pionka znowu na C4, więc traci dwa ruchy tak naprawdę. A już po tym posunięciu będzie bardzo, bardzo blisko. Będzie bardzo blisko, żeby tutaj... Jeszcze może być tak, że ta wieża się w pewnym momencie poświęci za pionka. Dobra. Chyba... Tutaj. Znaczy ten ruch nie zaszkodzi, bo po szachu zawsze mogę wrócić, ale już się zastanawiam. On musi pomyśleć. Tak, to... aha, no tak, po szachu to ja muszę wrócić nawet... To muszę wrócić. Pomyślę potem jeszcze raz, jak tutaj to rozgrywać. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, może po prostu będzie trzeba wieżą na H1 zagrać. Ale on poszedł inaczej. Dobra, czy ja tutaj nie mogę przypadkiem zagrać teraz? Bo wieża będzie stała tu. Pionek pójdzie, on da szacha. Nie no, aktywność króla jest bardzo ważna, bo moja wieża zatrzyma, znaczy moja wieża pomoże pionkowi, a jak już wezmę tego pionka, będę bardzo blisko. Aktywność. I tutaj w ogóle mogę za chwilę zagrać. Znaczy teraz to już w ogóle tym pionkiem zasuwam. Jeżeli on tak zagra, no to ja wieżą tu. Pionek będzie uciekał, ale ja mam wtedy tutaj i doprowadzam tego pionka. Jest chyba szansa na zwycięstwo. Aktywność. Aktywność przede wszystkim, tak. Wieża tutaj, dokładnie.
Pytanie, czy brać tego pionka, bo to też się pojawia tutaj wolniak. To może jest dobry ruch mimo wszystko tutaj i szybko lecimy. A ten wolniak będzie też decydujący. No właśnie, więc chyba trzeba tego pionka wziąć, bo podpowiada mi tu intuicja, że tak lepiej zagrać, żeby być... A, tutaj tego nie widziałem. Tego nie widziałem. No ale to nie było wyjścia. Idę H6, żeby król miał tutaj zagranie. A to będzie trudne teraz. Pionek tu. Odetnę. Pionek tu. Tu. Tu, tu. Tutaj. To jak tutaj zagra, to wygrywam, bo tak zagram. Ale jak zagram królem tu, to on podejdzie swoim. A ja nie będę mógł progresu za bardzo zrobić. Więc odcięcie tutaj tego pionka jest chyba kluczowe. Tego będę musiał po prostu oddać. A nie, już widzę plan wygranej. Jeżeli tak, to gram tutaj. Jeżeli tu daję szacha, już tłumaczę, daję szacha i potem gram tu, a tego pionka na C2 skoszę. Dobra, mam cię. Mam cię. Oj, wieżówki to są trudne końcówki. Ależ on dobrze zagrał. Ależ on dobrze zagrał. Słuchajcie, tego nie przewidziałem. A myślałem, że już go mam. No nie, to nie będzie takie proste. Ja chyba muszę teraz zbić tu. On zbija tu i ja tutaj. On wtedy tym pionkiem, ja tym. Nie mam wyjścia, chyba muszę tak grać, bo nie widzę opcji, bo jak on podejdzie królem tutaj, to mam kłopoty. No dobra, no muszę niestety zagrać tak. Ciekawa wieżówka, bardzo ciekawa, a i wydawało się, że tutaj już po prostu wygrywam. Bardzo fajnie gra przeciwnik, mądrze, no ale on też musi po prostu zbić tego pionka, nie ma wyjścia. Chyba, że tym będzie zsuwał, to też jest ciekawe. No dobra, dał tutaj szansę na jakąś aktywność. I ten pionek, nadzieja w tym pionku. Ale jego król jest aktywniejszy. Oj, jak miał to obstawiać, to wygra na czarnych. Tak na pierwszy rzut oka. No właśnie. Ale ja też muszę zrobić swoje. Muszę iść w 4. Muszę iść w 4, nie ma wyjścia. No walczę tutaj tak naprawdę chyba o remis. On tak. To ja chyba tu. Oj, trudne to są rzeczy. Nie, chyba tak muszę w ogóle grać. Trzymać tego pionka tutaj. Chyba tak, chyba muszę trzymać pionka, nie mam wyjścia. No ma bardzo prosty plan. Chyba więcej ma temp. No właśnie. Czy tak można zagrać? Czy to ma sens? Oj, to jest takie trudne. Tutaj 1, 2, 3, 4 i oddanie. Żeby nie było tych pionków, to jest remis. Oczywiście bardzo łatwe tu. No dobra, idę, no co ja mogę? On ma minutę z hakiem. Co ja mogę w tej sytuacji zrobić? Idę po prostu pionem. I tyle. Ale on ma wygraną, on ma wygraną. To jest wygrana pozycja czarnych. Tutaj wieża pójdzie tam. A jeszcze zobaczymy, gdzie wieża pójdzie. Może jak pójdzie tutaj, to może jeszcze wpadnie w pewnego rodzaju pułapkę, bo tutaj on będzie musiał zbić, tutaj. Nie, to nie będą pułapki. Tutaj będę jeszcze twardo bronił, po prostu. Czy tutaj zagrać? Dobra, idę pionem, jak najszybciej. Może jakieś sztuczki tutaj się pojawią jeszcze. Jak najszybciej pionkiem, no co ja mogę tutaj, biedny żuczek, zrobić? Bardzo dobry szach zresztą, tutaj będę musiał zagrać tak, on złapie w ten sposób tempo, ale jemu czas się kończy, 40 sekund. To nie takie proste jeszcze do gry, panie kolego. No muszę tak, nie mam wyjścia. Okej, wieża pewnie zagra tu, to wtedy tak. No i co? Tutaj się pojawia 20 sekund. Dobra, idę tak. On nie może wziąć pionka, bo drobienie hetmana. O, to teraz mam tutaj pułapeczkę. Ha, bicie. Mam bicie, mój drogi. I dorobienie hetmana. Dobra, złapał się na ten prosty trik.
Okej, przeciwnik się złapał na ten prosty trik. Damy szacha tutaj, żeby wziąć pionka. No to chyba jesteśmy w domu teraz. Podstawił już na końcu. No jednak czas zrobił robotę, ale było emocjonująco. Moi drodzy, było emocjonująco. 2171. No jest dobrze. Dzięki serdeczne za uwagę. Dzięki za łapki w górę jeszcze raz. Życzę miłego oglądania i dobrej nauki. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.